Na początku czerwca odebraliśmy kilka zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców, że w wieżowcu przy ulicy Mickiewicza 41 w Malborku od 3 miesięcy nie działa winda. Z informacji wynikało, że wielu starszych mieszkańców budynku z tego powodu przez te wszystkie miesiące nie wychodziło z domu. I nie miało to związku z pandemią koronawirusa, która w Polsce ogłoszona została w marcu. Nasza redakcja zwróciła się o wyjaśnienie tej sprawy do Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest administratorem wspomnianego wieżowca. W odpowiedzi zastępca prezesa zarządu MSM Grzegorz Kucman szczegółowo wyjaśnił nam przyczyny tak długotrwałej przerwy w działaniu windy.